Wir haben das Beste draus gemacht, dem Teufel ins Gesicht gelacht. Wir haben schon manche Maid verführt und unser Herz dabei verglüht. Wir haben schon tief ins Glas geschaut, uns unser Leben anvertraut. Wir haben uns jedes Bier verdient und in Spelunken aufgespielt. Die Herzen stehen in Flammen und die Degen ziehen wir blank. Ja, wir stürzen die Rannen, mit mehr Glück als Verstand, denn wir sind Glücksritter Rosenkavalier. Jesteś dla mnie jak starszy brat. Nigdy nie miałem starszego brata. Ani nawet młodszego. W moi rodzice mnie nie kochali, ale to musiało być dla nich bardzo trudne. Którzy tutaj mają mnie za jakiegoś wariata, ale przecież ktoś taki jak ty nie zadawałby się z wariatem. Prawda, teraz wszyscy zrozumieją, jak niesprawiedliwie mnie ocenili. Dobry szpieg nie pracuje dla pieniędzy. Dla pieniędzy pracują źli szpiedzy, a takich Amerykanie mają kilka dywizji. Gdy przygotowywałam się do roli, większość czasu poświęciłam zapoznaniu się z pracą kobiet w CIA. Dowiedziałam się, na czym polegają problemy w tego rodzaju pracy. Okazało się, że najtrudniej jest tym kobietom nie dzielić się sekretami z mężem, udawać, że zajmują się czymś zupełnie innym, a nie szpiegostwem. Jaka jest różnica między wywiadowcą a szpiegiem? Paranoja jest częścią składową codziennej pracy szpiegów. W świecie równoległym nic bowiem nie jest tym, na co wygląda, a każde lustro można oglądać tak z drugiej strony. Szpieg, który rekrutuje innych szpiegów, musi przede wszystkim mistrzowsko opanować nucie opowieści. Jesteś zagadką w ciele schizofrenika. Najpierw nie strzelasz, potem zwołujesz pluton egzekucyjny. Ktoś mi powiedział, że troska o ciebie to jak wojna w okopach. Lepiej, żebyś miał broń. Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co Innos stworzył. Ujrzał wtedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie, ani jasność, ani mrok. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. Jednakże bez skutku. Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani Innos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. W miejscu tym ładzi chaos współistniały w harmonii. Tak oto powstało morze, a z morza wyłonił się ląd. A na lądzie powstało wszystko, co żywe, rośliny i zwierzęta, wilki i owce. A na samym końcu powstali ludzie. Adanos cieszył się ze wszystkiego, co wówczas powstało, a swą miłością darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Ale gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć bestię. A gdy do niej przemówił, stała się ona jego sługą. Beliar tchnął w nią część swej boskiej mocy, by mogła zniszczyć całą ziemię. Ale Innos podpatrzył czyn Beliara i przemierzył ziemię, by znaleźć człowieka. A gdy do niego przemówił, ten stał się jego sługą. Innos tchnął w niego część swojej boskiej mocy, by mógł on naprawić szkody wyrządzone przez Beliara. Wtedy zwrócił się Beliar do innej istoty, ale Adanos zesłał potężną falę, która zmyła ją z powierzchni ziemi. Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta, więc Adanos wielce się zasmucił i rzekł wreszcie do swych braci: nigdy więcej nie postanie wasza noga na mojej ziemi, albowiem jest ona święta i pozostanie taką na wieki. Ale człowiek i bestia nie zaprzestali wojny na ziemi Adanosa i płonął w nich gniew ich bogów. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara i zobaczyła Adanos, że prysła równowaga między ładem a chaosem i zaklął Innosa, by ten odebrał człowiekowi swą boską moc, a Innos swej mądrości tak uczynił. Ale Adanos obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na ziemię. Dlatego uprosił Innosa, by ten zostawił część swojej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi, a Innos swej mądrości tak uczynił. No witam wszystkich. Chciałbym powiedzieć do was, bo widzę, że komentarze są niezłe o mnie, że ty chuju i ten. I wy jesteście hejterami, trollerami, kurwa, trollerami typu kurwa, popierdolce. Jebać was. Hejterów, to jest trolak, troll. Fejkuje wszystkich po kolei. Chcecie powąchać dupę, hejterzy jebani, to chodźcie, będziecie całować. Wyjebane na was mam, hejterzy. Zastanówcie się, kurwa. Mało się popisałeś, a w ogóle mało tekstów walisz. Powtarzasz się jak cholera. Co nie macie rodziców, to idźcie do rodziców. Opłaćcie się. Niedługo będzie bieda. Nie ma ludzi do pracy. A wy kurwa powinniście zapierdalać.
chociaż na kawałek chleba, co matka z ojcem nie dają. I dlatego siedzicie 24 w necie, wy nie jesteście poważni. Wy jesteście kurwa, gnojami jebanymi mymi, a nie dorośli. Co? Żal was dupę zżera, że chociaż mówię prawdę, bo chociaż się nie wstydzę. Jak wy? Wy się wstydzicie jak gnoje. A później macie, że umiecie tylko pisać, ty chuju, ty debilu, ty lecz się. Zami się leczcie, kurwa.